Będzie dobrze, pani się nie martwi, masz pasek? Nie mam paska, nie noszę takich rzeczy. Kwiecień za pasem to, czy masz pasek? Naturalnie o ogrodach odcinek 141. Naturalnie ogroda Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno, piękny kubeczek, pewnie smaczna herbatka. Bardzo smaczna, dzień dobry, tobie by nie smakowała, więc yy, możemy zmienić temat jak chcesz. Z mlekiem. Bardzo chętnie zmienimy y, temat, bo dzisiaj mówić będziemy o kwietniu y, w ogrodzie. Kwiecień to miesiąc, ja nie wiem, chyba zaczynamy się powtarzać, y, że pełno pracy i w ogóle, ale rzeczywiście... <laughs> Kwiecień to jest już, mam nadzieję, miesiąc, w którym będzie ta praca w ogrodzie przyjemna, bo marzec to raczej nie była to przyjemna praca, jeśli myślimy o pracy na zewnątrz. Chłodno było. No było chłodno, a było kilka ładnych dni. Teraz niestety to się już nam kończy powoli, i niestety chyba znowu będą chłodniejsze dni na początku kwietnia. Ale ja wręcz myślę, że my po prostu, ale pracowaliśmy ciężko, ponieważ dużo robiliśmy i w ogrodzie i dużo planowania nadal jest. Planowanie to też jest ważna rzecz, że teraz mi się wydaje troszeczkę jesteśmy nad, e, zmęczeni jednak e, tym, e, tym marcem i żeby tak powiedzieć nagle, a w kwietniu będzie jeszcze więcej pracy. To musimy uważać, żeby nie zniechęcić, ale tak jak mówisz, miejmy nadzieję, że ta praca będzie ciężka, że tak powiem, ale przyjemna, ponieważ będzie coraz cieplej i będzie coraz więcej kwitło: będzie coraz więcej pszczół, motyli, ptaszków i będzie w ogóle. Super. A już jest sporo pszczół, jest sporo trzmieli, motyle też już, gdy przygrzeje to się budzą i latają. U mnie na ścianie są, są, domu tak. nawet muchy postanowiły się wgrzewać. Bo jak tylko zaświeci słońce, to wyłażą, siedzą na ścianie i grzeją swoje skrzydełka i swoje tułowia, żeby potem, nie wiem, co tam robić, gdzieś szukać kupy jakiejś końskiej albo krowiej, albo czego innego, żeby móc sobie podjeść Złożyć jajeczka tam. Mhm. Kwiecień w ogrodzie. Podzielimy to troszeczkę na części. Na część pierwszą, gdzie mówić będziemy. Nazwijmy to ogrodzie użytkowym i drugą część mhm. o ogrodzie ozdobnym, no bo jednak te, tutaj mhm. prace będą mocno się różniły, bo kwiecień w ogrodzie użytkowym to będzie jeszcze sporo wysiewów, bardzo dużo wręcz wysiewów, tak. zarówno tych do Doniczek, jak też już... Nareszcie wysiewów i to w dużej ilości wysiewów do, do gruntu. gruntu. Ale zanim zaczniemy wysiewać tak. do gruntu, to przypomnijmy to, co mówiliśmy w ostatnim live, o co apelowałaś do naszych słuchaczy, gdy odpowiadałaś na pytania z live'u, żeby <laughs> postarać się zaczekać na deszcz. Mm -hmm. Tak, to jest bardzo ważne i faktycznie o tym chciałabym zacząć. To jest tak naprawdę bez względu, czy mamy ogród ozdobny, czyli taki, który raczej jest wypełniony kwiatami, czy ogród użytkowy, w którym będziemy uprawiać warzywa, zioła, owoce. Nie ma znaczenia. Słuchajcie, próbujcie, pomimo tego, że jest teoretycznie kwadra uprawy, chyba nawet teraz jest upra kwadra uprawy. Ona jest do 1 pierwszego, do pierwszego kwietnia i 2 kwietnia rozpoczyna się kwadra liści. Tak, ale właśnie chodzi o to, żeby Was nie kurciło za bardzo, ponieważ te prace przy przesuszonej glebie nie są tak dobre, jak prace przy glebie troszeczkę zwilżonej, no mam nadzieję, że nie śniegiem i nie gradem, chociaż wiem, że u nas w tym tygodniu wzgorzałem Zgorzałem był grad we wtorek, ale właśnie jakimś takim delikatnym deszczykiem. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy w takiej glebie będą łatwiej wyrywały się chwasty. Tak? więc one będą wychodziły w całość, nie będziemy zostawiali kawałków, chwast, kawałków korzeni chwastów wieloletnich, ponieważ pamiętajmy, że jeżeli chodzi o, kwiat, o chwasty jednoroczne, to nie jest problem. Możemy zostawić e, właściwie cały korzeń, tak? tylko uszczypnąć, jak ja to mówię, to się skubie takie chwasty, niektórzy skubią chwasty, ale przy chwastach wieloletnich niestety, niestety Wam to się nie uda, w związku z tym, jeżeli zostawicie nawet malutki kawałek e, korzenia, to one Wam się potem odnowią, odrosną, także warto robić to właśnie w dni, kiedy ta gleba jest łatwa do penetrowania na przykład właśnie takimi małymi, małymi widełkami ogrodowymi, podważyć, wyciągnąć ten chwast, czyli odchwaszczanie jest lepsze w dni nie takie bardzo suche, ale też sianie i oczywiście sadzenie, dlatego że siewki, nasiona i nawet młode sadzonki, one są w górnej części gleby, kiedy jest jeszcze, i tam jest dosyć, to jest ta najbardziej sucha część gleby. Dlatego jeżeli posadzicie i wysiejecie coś w okresie suchym, no to później nie dość, że będzie ciężej się wbić do tej ziemi, to jeszcze później będziecie musieli to nawadniać. Także poczekajcie jeszcze chwilkę. To się opłaca, szczególnie, że jest chłodno. Potem te rośliny, które są tak strasznie wcześnie wysiewane i te rośliny, które są wysiewane w takim dobrym okresie, powiedzmy już tam w drugim tygodniu, w drugim tygodniu kwietnia, czy w pierwszym tygodniu nawet kwietnia w kwadrze liścia, to one nie, nie mają w ogóle różnicy, ponieważ te, które są w chłodzie, wcale tak dobrze nie startują. Szczególnie nasiona. W chłodzie i suchej glebie no Potem musimy podlewać, więc być może jeśli jest chłodno i sucho, to lepiej pomyśleć nadal cały czas nad uprawą w pojemnikach i wysiewie do Doniczek P9 albo do Wielodoniczek i uprawie warzyw w Doniczkach. Tym bardziej, mam nadzieję, że nie, że w tym roku nie będzie plagi, ale dwa ostatnie lata pokazały, że była plaga ślimaków. Że znowu zaczniemy walczyć ze ślimakami, tylko też spadnie, tylko zrobi się trochę e, cieplej, to te żarłoczne stworzonka przyjdą na nasze zagony, przyjdą na nasze rabaty i zaczną wcinać. E, liście i rosnące roślinki. Ślimaki tak, zaraz powiemy o ślimakach, ale jeszcze może wrócimy na sekundkę do tych roślin w pojemnikach i że nie należy ich jeszcze wysadzać do ogrodu lub wysiewać. No mamy takie stworzonka jak sadzeniaki. Mamy małe, albo niekoniecznie małe, ale młode ziemniaczki, które tak naprawdę nazywamy sadzeniakami, ponieważ z nich później będą rośliny, na które będą ziemniaki, które będziemy jeść na obiad za kilka miesięcy. I widzisz, Jacku, to też taka jest prawda, że niektóre wczesne ziemniaki, one na dobrą sprawę już są gotowe do wysadzania. W Polsce tutaj dostałam jakieś informacje kilka dni temu, że pojawiły się, tylko dokładnie nie wiem gdzie, muszę sprawdzić, że pojawiły się w małych opakowaniach, takich kilogramowych i półtora kilogramowych opakowaniach, już różne odmiany ziemniaków, które możecie sobie sadzić. Sadzeniaków, które możecie sobie sadzić u swoich ogrodach, i jeżeli niektóre z nich są właśnie tymi ziemniakami wczesnymi, to one mogły już mocno podkiełkować, i to starzyło się u nas wzgorzałem. Nasze wczesne ziemniaki, na szczęście mamy tylko jedną odmianę takich pierwszych, first L, jak to się mówi po angielsku. I one w porównaniu z tą całą resztą wyglądają po prostu naprawdę śmiesznie. Mam takie długie włosy, cienkie. No bo o tej porze roku jeszcze przy oknie mało tego światła mają. W związku z tym, co z nimi zrobić? No jest jeszcze za wcześnie, żeby te ziemniaki wysadzić tutaj w tym tygodniu, powiedzmy, do, do gleby, albo nawet może i w przyszłym tygodniu, może trzeba będzie poczekać chwileczkę do tej kwadry. Do drugiej połowy kwietnia. Tak, to by było fajnie. No ale co zrobić z takimi ziemniakami? No wyobraźcie sobie, że my w zeszłym roku już zaczęliśmy uprawiać niektóre ziemniaki w workach. Są takie worki, które mają takie jakby kieszonki specjalne, które potem można otwierać i te ziemniaki pobierać sobie, że tak powiem, na bieżąco. Są takie worki do kupienia i te worki są zrobione z bardzo, mocnej, z bardzo mocnego materiału i my już drugi rok będziemy używać i naprawdę one są w świetnym stanie. Także to nie jest takie coś, że kupicie na jeden rok i potem wyrzucacie. To jest coś, co możecie używać przez wiele, wiele lat, jeżeli będziecie o to dbać. Także ja w tym roku dokupiłam jeszcze sześć takich worków i teraz nasze ziemniaczki są sadzone do tych worków i worki są ustawiane w tunelu i mam nadzieję, że te wczesne ziemniaczki będą sobie fajnie rosły. Także pamiętajcie, że możecie się pobawić też w coś takiego, zamiast takich worków z profesjonalnych, że tak powiem, no one kosztują około 20 zł, więc one też nie są takie tanie. Możecie spokojnie używać na przykład worków po podłożu, tak? Po prostu kupujecie podłoże beztarfowe, u góry tylko odkrajacie tą, tą górę, robicie z tego taki worek do ziemniaków, nie oszukujmy się, i sadzicie do środka ziemniaki i potem nawet możecie sobie taką kieszonkę wyciąć, jak będziecie chcieli, tylko raczej nie będziecie mogli tego worka już drugi raz użyć, dlatego że tamte, tamte kieszonki mają takie rzepy, więc można je odkrywać i zakrywać. Ale wiecie co? Każdy jakiś może mieć jakiś inny pomysł, żeby jakiś recykling robić u siebie w ogrodzie. To jest super, no przecież te worki po podłożu na tysiąc różnych sposobów można używać. Także bawcie się takie, takie rzeczy, sadźcie sobie ziemniaczki, bo to też można i takie wczesne też można mieć. E, tylko, że uważajcie, że teraz może być im zimno jeszcze na zewnątrz w ogóle. Jeszcze je chowamy? Ślimaki. Jeszcze je chowamy? Nie, nie. To jeśli, jeśli zimno, dojdzie, dojdziemy do ślimaków. Jeśli, jeśli mówisz o takich chłodach, to nie tylko worki, to także duże donice. One też świetnie te wszystkie pojemniki tak się sprawdzają. Mhm. Ale tak mi przyszło do głowy, skoro mówiłaś o tych, bo będziemy przecież w kwietniu i już wysiewaliśmy i będziemy wysiewać Kolejne warzywa na zagony będziemy sadzić rozsady. Czy już posadziliśmy bobu rozsady, czy będziemy sadzić kolejne rozsady warzyw korzeniowych, liściowych, to warto pamiętać, jeśli myślimy o tym chłodzie, że warto je zawsze okrywać agrowłókniną. Wszystkie zagony, na których posadziliście warzywa, okryjcie agrowłókniną, agrowłókniną wiosenną. Ja cały czas przypominam, że chodzi o agrowłókninę wiosenną. To jest taka cienka agrowłóknina, która ma gramaturę 19, tam 21, czasami 23 gramów, która przepuszcza światło, przepuszcza powietrze, a jednocześnie chroni przed wiatrem i przed nocnymi przymrozkami, porannymi przymrozkami, chroniąc rośliny, dając im takie poczucie bezpieczeństwa, no i ciepełka, które te rośliny mają zapewnione i lepiej się ukorzeniają. Lepiej tak, tak. rosną w górę. Nie? Więc taka próba ochrony, nie próba. No prawdziwa ochrona tak, e, tak, to działa. roślin mm -hmm. przed wiatrem i przed mrozem. Tak, to jak najbardziej działa i to e, oczywiście tego nie możemy za bardzo e, używać w tak, taki łatwy sposób, na przykład na rabatach ozdobnych, dlatego, że może na rabatach ozdobnych mamy gdzie niegdzie jakieś byliny czy krzewy, no to tak trudno by było to z, e, zorganizować się z tą agrowłókniną, ale na pewno na takich rabatach, e, na zagonach w warzywniku czy na rabatach wzniesionych, to spokojnie powinniśmy i możemy używać tych, te, te agrowłókniny. E, I na dobrą sprawę, pomimo tego, że niektóre rzeczy czy w ogrodzie można okrywać na cały sezon tak naprawdę i później ta agrowłóknina będzie chroniła na przykład kapustne rośliny przed bielinkiem, to inne rośliny, wiadomo, nie, ma, nie możemy okrywać na cały sezon wzrostu, ponieważ niektóre rośliny muszą być zapylone, na przykład rośliny takie jak fasolka, bób, groszek, tak? Także te rośliny też warto na początku przykryć, na jakiś miesiąc nawet bym powiedziała, taką agrowłókniną i te rośliny, no to one, one będą miały taki jakby taki mały, indywidualny tunel, prawda? Także mm -hmm. będą o wiele lepiej rosły. Tylko trzeba tam zaglądać czasami, bo może właśnie tam się rozpanoszyć ślimak. Trzeba zaglądać, bo czasami jest też tak, że trzeba podlać. Więc trzeba zajrzeć no tak? i, i zobaczyć, czy podlać. Ale agrowłóknina położona na płasko także zmniejsza parowanie. I o tym podlewaniu jeszcze sekundę. Ale te ślimaki trzymamy gdzieś tam oby jak najdłużej, żebyśmy je trzymali na, w ale już od, oddaleniu. Już są, ja jeszcze nie widziałem tych smaków. Ale podlewanie podlewanie mhm. to jest istotna rzecz, i dlatego zobaczcie, teraz możecie docenić, jeśli ściółkowaliście zgodnie z naszymi poleceniami, ściółkowaliście jesienią zagony i rabaty także. Jeśli mhm. ściółkowaliście jesienią. ogród. Mhm. Tak, to teraz zobaczycie, że dzięki tej ściółce. Pod tą warstwą, taką wydaje się przesuszoną, tam jest w środku wilgotno. Tam jest w gruncie zmagazynowana woda, która nie odparowuje, która trzyma. I te wszystkie rośliny mają szansę korzystać z zasobów tej wody, tej wilgoci zgromadzonej w glebie, właśnie dzięki temu, że ściółkowaliśmy jesienią. Dobra, no to niech te będą ślimaki, jak one wylazą. Nie, no dobra, te ślimaki, ślimaki, ale jeszcze jak już mówimy o ściółce, ja wiem, że to nie jest najlepszy czas, żeby ściółkować ogrody, bo zawsze mówimy, że powinni się ściółkować w ciepłych miesiącach, tak? kiedy ta ziemia jest ciepła, żeby przypadkiem nie zamykać tego chłodu, który teraz był w ziemi na dłużej. Ale musimy też pamiętać, że to ściłkowanie pomaga przy tym, że ta ziemia jest ciepła, że ona ma lepsze warunki powietrzno-wodne, ale też ma lepsze zasoby. Poza tym, że jeszcze w dodatku karmi mikroorganizmy, tak? To wiemy, że te mikroorganizmy są bardzo ważne, żeby one mogły później znowu pomagać naszym roślinom pięknie rosnąć. Ale przy okazji, wiecie, jeżeli macie taką nagą, że tak powiem, gołą ziemię, na którą wali śnieg, wali deszcz, wiatr mocno ją wywietrza, słońce mocno ją zapieka, to taka ziemia też szybciej gubi składniki pokarmowe. Tak, to naprawdę to jest kolejna rzecz, to znaczy ta lista tych zalet ściukowania jest tak długa, że chyba to, to po prostu już znacie, bo dla nas jest taka litania, ale dodatkowo jeszcze można dopisać do niej właśnie, że, on, że, że one nie, nie tracą składników pokarmowych i to jest bardzo, bardzo ważne. Mm -hmm. A coś ty mu się mnie pytałeś, a ja właśnie... O ślimaczki cię pytałem, żebyśmy w końcu już doszli do ślimaków, bo ja chcę uciec znowu jeszcze na zagonie warzywnym o jednej rzeczy powiedzieć, ale już dobrze, dajmy, dajmy szansę ślimakom. Znaczy nie dajmy szansy ślimaków. <śled> No, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, że one są i czyhają zza, gdzieś tam z za rogu, żeby nie wyjść do ogrodu i nie znaleźć całego rządku, na przykład wysianych sałatek albo szpinaczków zjedzonych. Tak? To jest bardzo ważne, dlatego ja osobiście staram się jak najmniej, wiem, że Jacku, ty też, staram się jak najmniej wys, wysiewać wprost do gruntu mm -hmm. i tylko takie roś, rośliny, które tak naprawdę najlepiej wtedy rosną, więc faktycznie te korzeniowe, szczególnie marchew, oprócz tej marchewki króciutkiej, którą spokojnie możecie wysiewać w multiplatach, ale taka tradycyjna, normalna, długa marchewka, pasternak, pietruszka, korzeń, buraczki również też, chociaż buraczki też bardzo dużo wysiewam do multiplatów. Ale te warzywa lepiej jest wysiewać prosto do gruntu. Rzutkiewkę też, szczerze mówiąc. I właśnie wtedy niestety serce boli, kiedy y, przegapimy ten moment, kiedy ślimaki w, w, wetną w nam cały, całe te malutkie y, y, młode pędziki, takie, które mają dopiero, dopiero jeden centymetr. Więc patrzcie, czy są ślimaki. I teraz tak, jak wy wyjdziecie sobie do ogrodu podczas dnia, po, zajrzycie pod tą swoją agrowuklinę i zobaczycie zarówno na, na siewkach, ale też i na sadzonkach, bo ja wysadziłam niedawno parę, no może tydzień temu moje groszki ogrodowe, groch, taki groch ogrodowy, nie pachnący, ogrodowy, no i już jest podgryzany, ten groch, tak, także nie tylko są na to narażone siewki, ale również młode sadzonki, także na te sadzonki też musicie patrzeć, i więc Podchodzicie do sadzonek, do rabaty i widzicie, że są oznaki takie, że coś obgryzło liście. Mam nadzieję, że tylko jest w takim momencie, że są obgryzione liście, że nie cała reszta nie jest zjedzona, bo jeden gruba ślimak może spokojnie zjeść całą małą sadzonkę. Także w tym momencie nie wiecie dokładnie, co to jest jeszcze. Ale bardzo łatwo jest e, zdiagnozować, czy to jest ślimak, czy nie, ponieważ ślimak, ślimak po sobie zostawia bardzo dużo śluzu. Więc zobaczycie i na liściach, i na pętach, i na ziemi dookoła e, taki po prostu mieniący się w świetle śluz tego ślimaka. Jak on wyschnie, to jest taki tak, idący. Tak, ja, tak, jak on wyschnie, to jest taki, taki jakby, e, taka folia się robi, taka błyszcząca. I wtedy wiecie, że to jest ślimak. Więc wtedy co robicie? Przede wszystkim wieczorem, zamiast siedzieć przed telewizorem spokojnie w ciepełku e, z gorącym... Irish whisky, tak? To niestety, ale ubieracie czołówkę i wychodzicie sobie do ogrodu, jak już e, będzie ciemno. Na szczęście teraz się ciemno robi wcześniej, więc koło dziewiątej. Myślę, że już ósmej już na pewno będzie ten czas, kiedy ślimaki wychodzą z tych swoich ukryć. Więc wychodzicie wieczorem do ogrodu i przede wszystkim musicie ocenić, jak zła jest sytuacja, tak? I w tym momencie, my, ja tak zrobiłam. Ja wyszłam i ja po prostu zabrałam, zebrałam tego jednego ogromnego ślimaka z tych moich groszków. To był dopiero jeden ślimak, ale usuwacie to, co możecie, tak, już nie mówię, co z tym ślimakiem robicie, ale go usuwacie z rabaty, która jest narażona na zniszczenia, a później prewencją kolejnych, przyjścia kolejnych ślimaków będzie to, że możecie, po pierwsze wychodźcie często, tak, i sprawdzajcie, co się z nimi dzieje, ale możecie, bo niestety my ogrodnicy często e, przegrywamy tą walkę ze ślimakami, w związku z tym, że nie mamy balansu e, w naturze, te ślimaki e, niestety troszkę nas, e, nas no, przewyższają swojej swoje, swoje działalności złej. To liczebna armia jest, liczna armia rzeczywiście. Bardzo liczna, tak. Są, są, są na, na rynku produkty. Jeden produkt właściwie, który można kupić różnych firm, ale są to, to takie granulki, które są no, zaaprobowane przez ogrodnictwo ekologiczne, również w Anglii, także na całym świecie. I jedna rzecz, która ich je wszystkie ze sobą łączy, bo to mogą być różne firmy, to nie, nie podamy wam jakiejś nazwy firmy. Chodzi o to, żeby bardzo, bardzo uważać, możecie. Kupić ekologiczne granulki. Wszystko jednak, one nie mają żadnego specyficznego koloru, żadnej specyficznej nazwy firmy. Mają specyficzny składnik chemiczny i to jest fosforan żelaza 3. Tak? Napisane jest na opakowaniu fosforan. Trójka y, rzymska żelaza. I to jest bardzo mhm. ważne, żeby, żeby taki właśnie kupować, ponieważ on nie jest szkodliwy dla całej reszty. Poza tym ślimaki wtedy umierają pod ziemią, a ten fosforan żelaza potem się podobno dostaje dla roślin. Jest dostępny dla roślin jako nawóz. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest prawda, to pięknie brzmi. W każdym bądź razie jest jakaś aprobada z takich e, firm jak. Ym, Soul Association w Anglii, a to jest taka poważna organizacja, więc no, trzeba komuś wierzyć. Poza tym warto jest na przykład, żebyście mieli y, też szansę na y, walkę z tymi ślimakami podczas dnia a nie tylko w nocy, możecie sobie, po, znaczy wieczorem, tak? Nie, to nie musi być w nocy, bo już wystarczy wieczorem wyjść do ślimaków. Możecie położyć w, w sąsiedztwie miejsca, gdzie te ślimaki najwięcej żerują, na przykład jakiś taki płaski kamień, albo jakieś stare kafelki, albo cegiełkę, albo kawałek deski i one podczas dnia, szczególnie jeżeli mamy takie szczęście, że te dni są dosyć y, słoneczne, one nie lubią słońca, bo oczywiście słońce wysusza ten ich cudowny śluz, więc one podczas dnia będą się chowały właśnie pod tymi elementami, które ułożycie, ułożycie na rabatach, i wtedy wy możecie sobie podejść, o której godzinie chcecie w ciągu dnia podnieść to zobaczyć, ile tego pod spodem jest, i, się, i tych ślimaków pozbyć. Oczywiście też możecie słynny sposób na, na pub, tak? Taki angielski pub dla ślimaków zrobić. Ślimaki bardzo lubią piwo, rozcieńczone, wystarczy. Mm -hmm. Tak. E, tylko uważajcie, żeby one były, te pułapki piwne były dobrze zrobione. Na tyle dobrze, żeby e, do nich nie mogły wyjść na przykład jeże albo inne zwierzęta w ogrodzie. Żeby to było tylko takie daszki nad nimi, żeby wpuściły tylko ślimaka. E, no, ślimak tam też niestety, ale umrze na śmierć, że tak powiem, więc też potem e, sumienie takie. No, ale wiecie, co robić? Albo ślimak, albo my, albo samolot. Wata. Także y, ja osobiście nie, nigdy nie morduję ślimaków na przykład na trawniku albo w miejscach, które są nie y, na rabatach, tak? Jeżeli idę ode mnie z domu do ogrodu dolnego, do warzywnika, po mojej ścieżce pomiędzy prer, y, rabatami preriowymi i bardzo często latem, wiosną, jesienią, szczególnie podczas mokrych, wilgotnych dni, ta ścieżka jest wyłożona ślimakami, takimi wielkimi, długimi, czarnymi, gołymi ślimakami. Ja z nimi nic nie robię, tylko że może niektóre gdzieś mi się dostanie pod nogę. Ja ich nie morduję, ja nie biegam jak wariat, dlatego że ja bym. Tam naprawdę zwariowało, bo ich jest sporo. Ale jak widzę na przykład, że jakiś jest na roślinie, to wtedy się z nim rozprawiam. Także też nie można, bo wiem, że dużo osób próbuje walczyć ze wszystkimi ślimakami, które są na działce. Czy ten ślimak idzie po płocie, czy ten ślimak idzie po trawie, czy po chodniku. Słuchajcie, no. Jak macie duży ogród, to możecie naprawdę polec. Kwiecień to także miesiąc, w którym siejemy, jak mówiłem, do doniczek, to także znaczy doniczek do doniczek P9, multi doniczek mhm. czy do gruntu, to także miesiąc, w którym pikujemy pikujemy rozsadę różnego rodzaju warzyw, którą wysialiśmy w marcu, kiedy mają te dwa listki, czasami można wcześniej te dwa listki właściwe to Przepikowujemy, czy to do wielodoniczek, czy to do doniczek P9, do większych pojemników, czy wprost czasami do gruntu można także od razu przesadzać. Więc o tym też pamiętaj, że tam w szklarni to jest sporo roboty, bo jeszcze pomidorów nie ma w kwietniu, a sadzonek oj, od groma. Mhm. Ale Katarzyno, chciałem cię jeszcze zapytać przy tym w zagonach warzywnych, w tym ogrodzie użytkowym. Ja dostałem taki alert, od swojego brata, który, od którego mam ten czosnek siemienówka, zasil czosnek jakimś nawozem teraz. Mhm. Bo on użył nawozu no, rozpuszczonego, przefermentowanego gołębi. Kwiecień to jest też miesiąc, w którym zaczynamy zasilać generalnie rabaty ozdobne, za chwilę o tym e, powiesz, ale także uprawy wieloletnich warzyw. Tak, znaczy w ogóle, jak macie ochotę zasilać e, swój ogród, oczywiście tylko i wyłącznie e, nawozami ekologicznymi, czyli naturalnymi, tutaj akurat bardzo fajny taki nawóz rozpuszczony, e, e, nawóz gołębi, czy króliczy, czy jakikolwiek inny, szczerze mówiąc, czy po prostu krowi, to są bardzo fajne nawozy azotowe. To są nawozy, w których jest dużo azotu, a o tej porze roku oczywiście rośnie ten azot bardzo potrzebują i taki nawóz roślinny, jak dacie roślinom w ogrodzie, które teraz już rosną, bo czosnki to już rosną w zeszłej jesieni, prawda, to one będą mogły natychmiast go pobrać. Dlatego, że jeżeli wyrzucacie obornik granulowany, czy obornik po prostu przekompostowany, czy zasuszony, czy tam są różne te oborniki, można kupić nawet w workach jakiś taki obornik suszony, no to potrzebuje kilku tygodni, żeby się na tyle, roz, no tyle się rozłożyć i na, żeby, żeby być dostępny dla roślin, tak, czy dla dla mikroorganizmów, a takie podlewanie nawozami płynnymi jest super, ponieważ tak jak mówię, te, to będzie tak na, naprawdę dla roślin od razu przydatne, więc super, jak, jak możecie, tylko teraz nie ma na przykład pokrzywy jeszcze, więc takie właśnie nawozy można tylko chyba robić z, właśnie z jakichś um, takich um, zwierzęcych. Ale nawet obornik granulowany można wziąć tak, tylko to i po też prostu można rozpuścić, rozpuścić w wodzie. Mhm, tak, można rozpuścić w wodzie, można oczywiście używać te nasze ukochane drzownice, ale um, ogólnie tak, tak, nie zaszkodzi. Jeżeli macie, macie wątpliwości, że wasza Ziemia jest niewystarczająco nawieziona, to teraz jest rośliną jednorocznym w warzywniku, ale również i na rabatach jak najbardziej potrzebny azot, więc taki obornik granulowany, w którym jest przybliżona ilość tych najważniejszych składników, ale z azotu jest więcej. Teraz w kwietniu będzie świetny moment na to, żeby rozrzucić ten obornik. Ja też powiem Ci, Jacku, szczerze, że ja też nie, 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 nie karmię dodatkowo moich zagonów, ponieważ ja je właśnie ściółkuję kompostem każdej jesieni, ale mam takie zagony w niektórych miejscach, gdzie ten kompost nie zawsze dochodzi tutaj za domem. Nie moje wzniesione, tylko za domem. I tam na przykład teraz, jak będę wysadzała sadzonki różnych kapustnych roślin, to prawdopodobnie podrzucę im troszeczkę, bo mam jeszcze w worku obornik renulowany z zeszłego roku. Dobrze zamknięty w worku, więc nic mu, nie, nic mu nie jest. Podrzucę go, ponieważ kapusty, w związku z tym, że są, no, mają dużo zielonych liści, mają są takimi mocno żarłocznymi roślinami, jeżeli chodzi o azot. Warto też zasilać rośliny wieloletnie w ogrodzie i wtedy możemy zasilać je Takimi nawozami, które roz, rozkładają się powoli, dlatego że ten nawóz płynny będzie szybko, szybciutko, szybciutko dostępny dla roślin. Nawóz taki jak obornik będzie szybko dostępny do roś, dla roślin, bo to będzie około kilku tygodni, ale nie tak szybki jak płynny. A jeszcze bardziej twardy nawóz niż obornik na przykład właśnie te wióry rogowe czy to nie tylko z rogów, ale to racice, tak? to, to jest coś takiego, to się nazywa mąka, mączka rogowa albo wióry rogowe, no to, w związku z tym, że to są twarde elementy, no będą się, i czasami dosyć duże, no są czasami wielkości mojego paznokcia, będą rozkładały się o wiele dłużej. Więc fajnie jest nie używać albo tego, albo tego, dlatego, że albo nie damy na początku, albo na, nie damy później w sezonie nawozu roślinie. Jeżeli naprawdę chcecie się postarać, to pomieszajcie te dwa nawozy i do jednego wiaderka wrzućcie i obornik granulowany, i wióry rogowe, czy mączkę rogową. Porządnie zamieszajcie na przykład jakąś łopatką. Ubierzcie sobie rękawiczkę, żeby potem cała rodzina na Was się nie obraziła, jak wrócicie do domu, za naturalne zapachy, szczególnie dzieci 13 -letnie. I po prostu wtedy można rozrzucać sobie ten bezpiecznie, słuchajcie, rozrzucać po całym ogrodzie, ale. Tam, jeżeli macie te wióry albo mączkę rogową, to trzymacie się roślin wieloletnich, ponieważ taty jednoroczne po prostu szkoda. Chyba, że macie w dużych ilościach wióry, to wtedy możecie również rzucać to w miejsca, gdzie macie roślinność jednoroczną. Ale ja Wam powiem tak: starajcie się mieć wszędzie roślinność mieszaną, nawet w warzywniku. Dlatego, że tak jak opowiadamy w kilku, chyba kilka tygodni temu robiliśmy podcast o mądrym warzywniku i tam wspominałam o tym, że tak naprawdę, żeby w ziemi te mikroorganizmy były prawdziwie szczęśliwie, szczęśliwe i, pra, i robiły taką prawdziwą robotę dla waszych roślin, to Poza tym, że dodajecie do, do, tej, do tej ziemi, ściłkujecie tą materią przekompostowaną, organiczną, to jeszcze tak na dobrą sprawę powinny w tych, w tych zagonach rosnąć jakieś rośliny, dlatego że te mikroorganizmy się ucieszą, no okej, okay, jak jest, jest, no jest fajnie, jak jest kompost, ale najbardziej się ucieszą, jak będą miały kolegów do tego imprezowania w formie korzeni, bo one z tymi korzeniami współżyją, współpracują, em, Wymieniają się składnikami pokarmowymi i wtedy jest największa szansa na prawdziwie piękny, duży rozwój grzybni, na przykład. A ta grzybnia to jest bardzo ważna rzecz, i tak grzybnie się pomiędzy sobą łączą, więc te rośliny też mogą się ze sobą łączyć. Także starajcie się, żeby nawet na takich typowo jednorocznych zagonach w warzywniku. Tu i ówdzie pojawiały się rośliny, które będą albo wieloletnie, albo będą się zazębiały. Tak na przykład, jak jeszcze coś może u was zostało, na przykład u mnie są jeszcze pory z zeszłego roku, tak, na rabacie, gdzie dopiero teraz będę sadziła coś innego. Także cały czas jakieś korzenie są. Niestety też, jak wspominałam w zeszłym, to było za dwa, trzy, trzy, trzy tygodnie temu w tym podcaście, tacy, ta, takie rośliny, jak rośliny z rodziny kapustnych, niestety nie są zbyt atrakcyjne dla żadnych mikroorganizmów, dlatego to, że mamy cały czas jarmusz w ogrodzie, to niestety się nie będzie liczyło albo moje brokuły gałązkowe. Ale co ty jarmuż się liczy? Tylko nie dla mi mikroorganizmów, a nie dla, dla mikroorganizmów. To taka tak. tylko. <grafy> to mniej więcej tyle w tym warzywniku będziemy robili na tych. Ja myślę, że przepraszam, że w warzywniku można. Jacku, ja myślę, że przepraszam, że tak się wcinam, ale w warzywniku można by było, mówiliśmy o podlewaniu. To od, już otworzyć podlewanie. Po, pod, jeżeli macie podlewanie y, takie, wiecie, które y, jakieś jakieś kroplujące, kropelkowe, czy, e, mhm. czy nawet tak jak my mamy, my mamy rozpro, rozprowadzone podlewanie po ogrodzie y, w, w takich rurkach niezbyt głęboko położonych pod ziemią, więc my też wyłączamy nawet, y, nawet takie kraniki, tak? W, w tunelu, czy w szklarni, my, to, 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 to też jest wyłączone. Dlatego teraz w kwietniu to wszystko będzie włączone, już jest bezpiecznie. Takie przymrozki, jak minus jeden, to raczej nie powinny zrobić nikogo. Żadnego, żadnego żadnej szkody, a podlewanie będzie potrzebne. Podlewanie na pewno będzie potrzebne. Przechodząc, przechodząc na rabatę ozdobną, przejdziemy mm -hmm. przez trawnik, ale krótko przejdziemy przez trawnik, bo mm, wielu z was ma pięknie utrzymane trawniki, albo chciałby mieć pięknie utrzymane trawniki. W związku z tym tym pierwszym zabiegiem które już widzę, że część osób wykonuje, chociaż troszeczkę moim zdaniem za wcześnie było w marcu i za zimno. Mhm. Była wertykulacja takich trawników. Raczej staramy się wertykulować trawniki, kiedy już jest cieplej, kiedy te trawy troszeczkę ruszą, kiedy mocniej się ukorzenią po tej zimie korzonki odżyją, bo wtedy mniej tych korzonków werwiemy, a zrobimy prawdziwą wertykulację, czyli ponacinamy darń, ponacinamy też trochę korzonków i dzięki temu trawa będzie mogła się rozkrzewiać i wyczeszemy tą starą trawę ubiegłoroczną i łatwiej będzie tam dochodziła i powietrze, i dochodziła woda która, mam nadzieję, że nie z podlewania trawnika, bo to jest straszna rzecz, ile tam wody potrafi pójść na podlewanie trawnika z takich zraszaczy, ale że ta woda z nieba, z chmur, będzie dostatecznie często padała, żeby trawnik był zielony. Pamiętajcie, odwiedzając no tak. ogród Katarzyny, żebyście wpadli tam na trawnik i przypatrzyli się, że jest taka możliwość, żeby ten trawnik był zielony, nawet kiedy jest sucho. Jeśli dosiejecie te 10% nasion białej koniczyny, białej dodacie koniczyny. do nasion trawnika. Mm -hmm. Mm -hmm. I, to jest, tak. I to jest ważne. Ostatnio, ostatnio z kimś rozmawiałem, mówił, ale on nie lubię białej koniczyny. Ale to <laughs> przecież nie jest taka wysoka koniczyna wielka. To też jest szerzony Trawnik. No i pierwsze strzeżenie trawnika e, będzie pewnie w kwietniu już wykonane, jak trawa tak troszeczkę podrośnie. Pamiętajcie, żeby zaostrzyć w porę, e, zaostrzyć noże kosiarki już dawno powinno było byłoby zrobione. Katarzyno. Dobrze, ale przynajmniej przed koszeniem można by było zaostrzyć, jeśli do tej pory nie zostało zrobione. Borwanie tych zdziebuł, e, trawy. Jest gorsze niż naprawdę dobry ostry nóż i ziół-ziół-ziół i piękne cięcie. A co z zasilaniem trawnika? Ty masz trawnik, gdzie masz konieczne, więc nie musisz zasilać, a inni, obornik granulowany bądź kompost. Faktycznie, ten kwiecień to jest taki, że aż strach, dlatego że ym, mówimy, że tyle pracy tutaj, tam, ale w trawniku też, znaczy na trawniku też jest dużo pracy, to jest taki miesiąc trawnika, ja bym powiedziała kwiecień i, i, i potem wrzesień. To są takie miesiące trawnika, ponieważ ta pogoda w marcu potrafi być dosyć sucho, co wiemy, prawda, ma, ma, mamy doświadczenie w tym Oj, roku, tak. marzec był dosyć suchy i w Polsce, i w Anglii, tutaj u mnie również, w moim ogrodzie. I w ogóle w Anglii, w Anglii marzec jest znany z tego, że potrafi być bardzo suchym miesiącem, ale znowu kwiecień to jest taki miesiąc, kiedy te deszcze wracają. W związku z ale już robić troszkę cieplej, dlatego to jest dobry okres na zakładanie nowych trawników i to jest dobry czas na re renowację starych takich trawników, które według Was tego potrzebują. Ja Wam powiem szczerze, że my w ogóle naszego nigdy nie, nie wertykulujemy. Nie, nie przypominam sobie, żebyśmy tam robili jakiekolwiek większe prace. Ja troszeczkę dosiew, próbowałam dosiewać w zeszłym roku nasion, dlatego że na Naprawdę dużo osób przechodzi w niektórych miejscach naszego trawnika, ale chyba nie dałam rady, ponieważ tam już zaczęło, zaczął być ogród otwarty, ludzie przechodzili i potem ten, ten, ta trawa doszła do siebie, bo trawnik to naprawdę jest wdzięczna rzecz. On trudno jest zabić trawnik, uwierzcie mi. To trzeba być zdolnym, i podejrzewam, że najłatwiej jest zabić trawnik właśnie przez wertykulację, przez używanie nieodpowiednich nawozów i po prostu przez robienie pewnych zabiegów o złych y, porach roku. Tak jak na przykład zbyt wcześnie, tak jak Jacek mówiłeś, żeby na przykład coś robić w marcu. Ale jeżeli denerwuje was, to jeżeli macie dużo takiego filcu na trawniku, więc albo faktycznie takimi nożami, wertykulatorem, albo po prostu wziąć takie metalowe, druciane grabie, japonki tak zwane, i wygrabić energicznie to, co wam się nie podoba w tym trawniku: jakieś śmieci, jakieś listki, jakieś mchy. To wszystko wygrabić. Dać na kompostownik, wtedy pomiędzy, wtedy możliwe, że pojawią się na, na trawniku jakieś przestrzenie i tam rozsypać cieniutką warstwę pomieszanego kompostu albo ziemi bestorfowej z worka z piaskiem, dlatego że trawa nie wcale nie lubi mieć takiego bardzo, bardzo dobrego podłoża, takiego tłustego podłoża. To cieniutką warstwą rozrzucić po całym trawniku, potem ładnie jeszcze zagrabić, ale naprawdę cieniutką. Ja mówię tutaj o pół centymetra, tak? Pięć milimetrów, nie więcej i w to możecie rozsiać też tak y, małą ilość no nie taką wielką ilość nasion jak przy zakładaniu nowego trawnika ale niewielką ilość nasion trawy można do tej trawy dodać domieszkę właśnie tej białej koniczyny później oczywiście jeżeli będzie po, potem trzeba to jeszcze raz zagrabić y, dobrze by było potem to podlać, wałować można od razu, żeby była taka przyczepność tych nasion do, do gleby. Możecie tego nie robić teraz, tylko jak one potem wykiełkują, możecie tego w ogóle nie robić, na dobrą sprawę, ale ważne jest to, żeby też, tak jak Jacek mówi, żeby w dobrym momencie kościć, żeby nie pozwolić tej trawie zbyt wysokiej wyrosnąć, na przykład teraz mamy, na przykład mamy działkę gdzieś pod miastem, czy troszkę dalej i nie dojedziemy do tej działki na czas, ta trawa będzie wybujała pod koniec miesiąca i my i ją kosimy potem na najniższym nastawieniu kosiarki. I to jest największy grzech, słuchajcie, to jest największy grzech i pierwsze, to jest pierwszy krok do rujnowania swojej darni. Koszenie zbyt rzadko, i na zbyt niskim ustawieniu kosiarki. My u siebie wzgorzałem w ogóle zawsze, chociaż i tak kosimy regularnie co tydzień, szczególnie w sezonie, zawsze ustawiamy kosiarkę na najwyższym ustawieniu. Nie ma sensu. Słuchajcie, nie otrzymacie takiej darni, jaką można otrzymać na polu golfowym, albo tak, jak wygląda plastikowa trawa, tak? Naprawdę, uwierzcie mi, ja wiem, już opowiadam sto razy, ale dzisiaj też, jak jechałam rano do odwieść Dawida do pracy o przed ósmą rano, to jeszcze, było, jeszcze był lekki przymrozek na polu golfowym w Renishaw Hall, a już jeździły dwie różne maszyny po tym trawniku. Codziennie oni coś z tą trawą robią, słuchajcie, codziennie. I to są tak dziwne maszyny, że ja nawet nie wiem, co to jest za maszyna. Jedna jeździła bokiem, druga jeździła tyłem. E, także naprawdę nie nastawiajcie, nie, nie, nie ustawiajcie sobie tak strasznie wysokich poprzeczek, jeżeli chodzi o trawniki. tak? Nie oszukujcie się e, i nie tracicie na nie tyle czasu. To doszliśmy już, mam nadzieję, do raty rabaty ozdobnej o nawożeniu rabaty ozdobnej powiedzieliśmy o tym że rozsypujemy obornik granulowany mączkę rogową jeśli posiadamy i wytłumaczyłaś jak działa obornik granulowany jak działa ta mączka rogowa ale czy na przykład ściukujemy punktowo jakieś większe rośliny jakieś drzewka obkładamy Um, nie wiem, obornikiem przekompostowanym, kompostem um, wokół, wokół pni. Ogólnie wiemy, że ściółkujemy jesienią, tak, więc to już mamy tutaj zaklepane, ale możecie używać materiałów, które wyglądają jak ściółka. W celu nawożenia roślin. Ale nie będzie to już taki materiał, którym na przykład jesienią żeście ściółkowali zagony, czy, czy zagony warzywne, czy zagony ozdobne. Dlatego, że tutaj, żeby to miało jakikolwiek sens, żeby w tym materiale był faktycznie nawóz, to to musi być i nie kompost, też dlatego, że w kompoście nie ma, nie ma składników pokarmowych, to musi być obornik. Albo z gospodarstwa, albo ze stadniny koni, albo z kurnika, albo z królikownika, albo z gałębiownika. Albo z koziarni. Albo z koziarni. Tylko to musi mieć około, to też nie może być takie całkiem świeże, tak? Dobrze by było, żeby to było na tyle najlepsze kompostowane, chociażby te 6 miesięcy, tak? P Pamiętając, że to będzie w zimie zamrożone przez jakiś czas, więc to też się nie będzie kompostowało, więc te 6 miesięcy. I też jeżeli, roz... I to fajnie, bardzo, bardzo fajnie przy krzewach, takich, które potrzebują azotu dużo, bo w tych nawozach będzie dużo azotu, na przykład róże o tej porze roku jak najbardziej. Uważałabym z roślinami, z roślinami takim jak drzewka owocowa, akurat teraz jesteśmy na, na rabacie ozdobnej, mm -hmm. ale na przykład jabłonie, no niekoniecznie, bo nie chcemy, żeby miały takich dużych przyrostów zielonych, tak, od azotu, tylko bardziej zbalansowane składniki, żeby miały przyrosty no, normalne, a potem miały ja i kwiat, kwiatki i jabłka. Ale takie rośliny właśnie jak róże, jak najbardziej. Podejrzewam, że powojniki, róże można spokojnie pod, po, podkładać jakieś em, piwonie, takie typowe rośliny, które lubią dużo, dużo y, jedzenia, ale to tylko w celu za, za, za zasilenia, tego też nie przekupujemy. Wystarczy położyć dookoła w ten sposób, żeby ten materiał, bo może być dosyć świeży, nie dotykał pędów. Lepiej, bo nie dotykał pędów. Ale chciałam Wam powiedzieć przy okazji chciałam się troszkę poskarżyć na Monty Dona. Już mówiłam Jackowi, bo byłam oburzona, ale chciałam Wam powiedzieć, że e, ostatnim, e, dwa tygodnie temu, chyba e, oglądałam Gardner's World, e, program w BBC, tutaj. I nie podoba mi się, że pokazywali, że Monty Don ściółkował zagony wiosną, bo to już jest taka, gen, no generalnie już wiadomo, tak, że nie, nie ściółkuje się zagonów wiosną, więc chciałam was przestrzec, żebyście pamiętali, że naprawdę warto y, czasami wiedzieć, że nie wszyscy prezenterzy programów ogrodniczych są z zawodu ogrodnikami, chociaż mają ogromne doświadczenie, mają piękny ogród, ale... Widzicie, dobrze, że słuchacie naszych podcastów, bo teraz już wiecie, tak znacie prawdę. Dobra, także to, jeżeli chodzi o ościułkowanie tych rabat, na rabatach mam nadzieję kwiatowych, że macie dużo jeszcze miejsca i nie macie tylko i wyłącznie roślin wieloletnich, nie macie tylko bylin. No pędzę do dali. Dobrze, dobrze, do ale dali. ja jeszcze chwilę. Ale okej, okay, dalie no tutaj dobrze, są uzasadnione, dobrze. bo mówiłaś o roślinach żarłocznych. Dali akurat są żarłoczne, dobrze. tak? Mówiłaś o tym ściółkowaniu takim półrocznym obornikiem. W którym jeszcze są składniki pokarmowe, które najlepiej były przykryte, nie? Fajnie, że wspomniałaś o powojnikach, bo powojniki to już najwyższy czas, żeby było je e, można przyciąć. Tak i pamiętajcie, że są powojniki, które przecinamy przy samej ziemi, to są takie bylinowe powojniki i te najczęściej uprawiane powojniki w naszych ogrodach, te, te Vigitella, to mniej więcej tam 30-40 cm na takiej wysokości przecinamy i fajnie jest, jest dobrze zasilić i nie nawozami mineralnymi e, zasilać takie powojniki czy róże, o których też wspomniałeś, tylko właśnie nawozami naturalnymi. Ale ja jeszcze na moment, tak powiedziałaś pięknie o bylinach i o tym ściółkowaniu, ja wiem, że dojdziesz do dali to dalej tak jak z ślimaki. Będziemy troszeczkę odsuwać na bok, bo to jest taki ciekawy zawsze temat. To jest też czas, w którym troszeczkę możemy poprzesadzać bylin i w których możemy przy tej okazji podzielić trochę tych bylin, żebyście nie zapominali, że to jest szansa na zmianę ułożenia waszych roślin na rabacie, właśnie kwiecień, i pozyskania nowych sadzonek. Bylin. Jak najbardziej, słuchajcie, to jest ważne. Byliny, jeżeli rosną w dobrej glebie, to one będą potrzebowały co 3, 4, 5 lat wykopania i podzielenia. I oczywiście to trzeba zrobić w czasie, kiedy one są nierozrośnięte, nie kwitną. Tylko kiedy jeszcze są w takim stanie, powiedzmy, spoczynku, chociaż wiemy, że one się już budzą, no ale nie mogliśmy tego zrobić w marcu, bo często nam na to gleba po prostu albo pogoda nie pozwalała. A teraz kwiecień to będzie świetny na to czas. Potem w ciągu roku, wiecie, niektóre jakieś tam gatunki, takie specyficzne, może mają jakiś dobry czas, na przykład może. Kosaczce, tak? I rysy brodate można faktycznie dzielić później w sezonie, ale to jest ewenement. Większość bylin musimy dzielić w czasie ich spoczynku, to albo dopiero obudzenia się, więc albo w kwietniu, albo znowu jesieniu. Więc do jesieni to jeszcze jest cały sezon. Dlatego. Po co one mają się gnieździć na rabatach, jeżeli są przerośnięte? Koniecznie teraz wykopać, położyć gdzieś tam, powiedzmy sobie, połóżcie przy rabacie czy karton rozłożony, czy plandekę rozłożoną i na tą plandekę, żeby nie robić bałaganu, żeby nie rozrzucać ziemi na, na jakichś tam ścieżkach czy na trawniku, po prostu połóżcie taką wykopaną karpę z korzeniem i mocno Takim mocnym ruchem, ostrym szpadlem, e, ro, przetnijcie tą bylinę na dwie części, na cztery części, albo po prostu spróbujcie czasami rozszczepić. Niektóre byliny można rozszczepić, na przykład hemerokalisy, czyli e, liliowcy, można ro, rozszczepić za pomocą dwóch wideł, pary wideł, wbitych plecami do siebie i potem rozciągniętych. tak? Także teraz jest ten najlepszy czas na, na dzielenie, ale nie jest to taki najlepszy czas na dzielenie bylin kwitnących wczesnych, czy pierwszy, pierwszych kwitnących, tak, na jakieś tam powiedzmy żagwin, to się po polsku nazywa, tak, aubrycja, no to teraz będzie kwitnie, długo, więc nie ma sensu tego teraz roz, roz, rozdzielać, bo potem będzie na pewno to się, no gorzej będzie kwitł, więc, ale to sami możecie sobie osądzić, coś co kwitnie w, pierwszym, w pierwszej części sezonu można znowu będzie, zostawcie sobie to na deser na jesień do, do podzielenia jeżeli jest, jeżeli jest taka konieczność. To samo z ciemiernikami, teraz ciemierniki pięknie kwitną, to są byliny mocno roz, roz, rozrastające się, ciemierniki, szczególnie te ciemiernik biały, czarny, tak właściwie i wschodni, ale też nie będziecie ich chcielić, jak one mają tyle kwiatostanów, tak, poczekajcie, aż one przekwitną i te ciemierniki po prostu podzielicie sobie później, ale faktycznie i trawy, i byliny na rabatach periowych, takich naturalistycznych, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku, tak, takie przy przy okazji opowiadania Wam o książce Tworzymy ogród naturalny, albo takie typowe rośliny, które rosną na Waszych zagonach, jak floksy, jak pysznogłówki. No te rośliny wczesne, to ja bym zaliczała do nich łubiny i yy, ostróżki, to tak ostrożnie. Z ostróżek można, jak one wychodzą wiosną, w, w kwietniu, można robić świetne sadzonki. Zanim dopuszczę Cię do dali, to jeszcze poproszę Ciebie, żebyś powiedziała o cięciu, bo także możemy ciąć Kwiecień to jest też dobry miesiąc na kwiecie, cięcie krzewów ozdobnych i tak jak e, mówiliśmy o hortensjach i myślimy o hortensjach, to tak, tak, teraz można ciąć hortensje, tak, tak, teraz można ciąć budleje, tak, tak, teraz mm -hmm. te można... Te wszystkie, które kwitną w drugiej połowie lata. Mm -hmm. Otóż to, te, które nie kwitną wiosną, oszczędza... Tawułki możemy ciąć, tak, ale oszczędzamy wszystkie roślinki, które kwitną wiosną, bądź bardzo wczesnym latem. Forsycje, mhm. nas ręka e, broni, tak? Co jeszcze? Krzewuszki. Wiesz, że widziałem ostatnio krzewuszki, po prostu nie wierzyłem, że to jest krzewuszka, taki gigantyczny krzew, e, krzewu, krzewuszki. Pierwszy raz widziałem tak, tak wielkie e, krzewuszki, no. ale krzewuszki... W Anglii są takie po 3 metry. Widziałem takie, tu na Pomorzu, takie właśnie, takie wielkie. 3 metrowe, nawet większe. Krzewuszki kwitną dosyć wcześnie, więc też krzywuszek teraz nie tniemy. Tniemy je po przekwitnięciu. Ale to jest też mhm. czas, żebyście wiedzieli, kwiecień, tak? To jest dobry czas na cięcie krzewów. Tak, i mamy dużo pytań, jeżeli chodzi o lawendę, więc lawendę A. też w kwietniu, w no to kwietniu też tniemy, ponieważ tutaj zalicza się jako krzewinka kwitnąca latem, tak? Jeżeli mhm. będziecie ją ciąć tak, jak my wam polecamy w sierpniu, to ona będzie o tyle wcześniej kwitła na, na początku lata, tak? Ale ogólnie to jest roślina, która kwitnie latem. Tak, jak najbardziej możemy teraz przycinać krzewy. No i sadzimy, no wracamy na te, ja bym chciała wrócić na te rabaty kwiatowe, ponieważ teraz dużo się dzieje, słuchajcie, no Zimy, proszę bardzo, daję ci pole, daję, proszę cię bardzo, chciałeś mówić mu. Mów. Daję ogólnie, daje daję, ale też w ogóle dalej mam ma, dużo koleżanek, też takich e, bardzo wrażliwych dziewczyn i chłopaków. E, no, takie towarzystwo pochodzące z gorących krajów, które u nas w Polsce nie przeżywa zimy, i między innymi są to właśnie mieczyki. Mieczek normalny, mieczek abisyński, pustynniki. No pustynniki to chyba u nas w większości przeżywają galtonie, nie przeżywają lilii, raczej też przeżywają e, krokosmie nie wszędzie, tygrysówki, jaskry też nie, ale ogólnie jeżeli chcecie mieć takie rarytasy u siebie w ogrodzie to kwiecień to jest ten miesiąc, kiedy je sadzimy. No nie wyobrażam sobie ogrodu bez mieczyków na przykład. W tym roku będę miała również je i w dolnicach, i wszędzie. Ale dalej, tak. Dalie są troszkę inne, ponieważ ja akurat ani lilii, ani mieczyków ani krokosmi, bo krokosmi w ogóle nie uprawiam, ani nic innego z tego towarzystwa nie będę pędziła wcześniej w doniczkach wewnątrz, ale dalej podpędzam. Ta cała reszta, to są bulwy takie, tak, sadzone, bulwo cebule, sadzone wprost do gruntu i one potem sobie kiełkują spokojnie, tak jak tulipany wychodzą, tak, tylko o innej porze roku. I one kwitną też, oczywiście o innej porze roku, one kwitną latem. Ale dalej naprawdę to są takie rośliny, które wsadzamy, wsadzamy do ziemi tak, że ten główny pęd zeszłoroczny, taki zdrewniały, wychodzi ponad, tak. One wyglądają inaczej niż cebule, wyglądają tak naprawdę inaczej niż cebulo-bulwy czy bulwo-cebule, to są takie, jak ja to zawsze mówię, paróweczki, kiełbaseczki, grube, brzydkie, jak nie wiem, wyglądające jak ziemniaki dziwnego kształtu, przyklejone do jednego głównego pędu z drewniałego z zeszłego roku, tak? Takie takie. Dyndające. I je sadzimy w ten sposób, że ta góra wystaje. I one wtedy, jak kiełkują, jak znaczy no, kiełkują, jak one wypuszczają pierwsze, bardzo, bardzo delikatne listki, i pęd, one są bardzo narażone na szkodniki, szczególnie te ślimaki z wielkimi zębami, o których chwileczkę mówiliśmy. Dlatego poza tym one też są yy, niestety, ale troszeczkę wtedy bardziej narażone na. Przemarzanie, jeżeli przyjdą późne przymroski, i też na przegniwanie. Jeżeli będzie mokra wiosna, to one mogą zgnić. Dlatego jednak, jeżeli chodzi o dalie, to najlepszym sposobem na uprawę jest wcześniej je pędzić. I ja swoje dalie tutaj, ja wiem, że już wzgorzałem, są dalie pędzone, ale ja tutaj będę pędziła na początku kwietnia dopiero dalie, ponieważ nie planuję z nich pobierać sadzonek. Nie chcę, żeby one tak strasznie szybko wyrastały, bo one potem, jak już zaczną te pędy wyrastać, to one szybko idą. Więc ja na parapecie u siebie od początku kwietnia będę. Pędziła dalej do wysadzania do ogrodu. Dopiero, bo tutaj te mieczyki, galtonie, Jaskry, Krokosmie, Lilie, tak, pustynniki, to wysadzamy wprost do gruntu już w kwietniu, a dalej pędzimy i wysadzamy do gruntu po niebezpieczeństwie przymrozków. Tak, już po. Czyli w sumie nie wiem, kiedy to będzie, może i nawet pod koniec maja. No, niebezpieczeństwo przymrozków, jeśli będzie sprawdzała się, sprawdzało się polskie przysłowie, to po 15, po Zofii, po tych zimnych ogrodnikach. No ale po... wi widzisz, co tutaj jest, Tym tutaj nas ostrzegają, że może być jeszcze pod koniec miesiąca. Tak, ekologiczny poradnik księżycowy, z którego e, korzystamy, no to, to takie z, z niebezpieczeństwo, to jest 17, a potem nagle się pojawia, nie widzieć czemu, że 27 do 31 maja też nam grozić będą przymrozki w czerwcu, na szczęście już nie będą. Więc na pewno ta agrowłóknina, o której mówiliśmy, to przyda, to, to przyda się nie tylko po to, żeby w końcu Maja chronić przed jakimiś owadami. Rzodkiewkę przykrywajcie koniecznie agrowłókniną, to nie będziecie mieć tych wszystkich pchełek, które tam żerują pchełek. na tych mhm. warzywkach. Ale może jeszcze szybciutko, przepraszam Jocko, mhm. jeszcze szybciutko, jeżeli chodzi o rabatę ozdobną, no to jeszcze tylko jedno zdanie. Od początku kwietnia... Wysiewamy większość kwiatów jednorocznych, czy wszystkie cynie, słoneczniki, co to całe, nasturcje, nagietki, no wszystko, turki, tak? Wszystkie te dziewczyny i chłopaki wysiewamy od początku kwietnia. Znaczy ja zaczekam do 10 kwietnia na, na tę kwadrę no i kwiatów i owoców. I wtedy będę wysiewał, bo mam też trochę robót w tej kwadrze liścia z pikowaniem. Nie wiem jak ja się wyrobię, ale mam sporo pikowania z wysianych w marcu warzyw, więc tutaj... No, muszę lampeczka, się lampeczka, radyjko w nocy. Lampeczka i naftowa, tak, czy co? O taką lampkę ci tak, chodziło, tak? Żeby było widać, co się dzieje, co się robi. Nie no, czasami wiosną to faktycznie, słuchajcie, ciemno się jednak robi wcześniej, więc czasami no, do domu można przenieść te wszystkie e, prace pikowawcze, ale równie dobrze można się dobrze porządnie ubrać, e, wziąć sobie jakiś podgrzewacz, e, gdzieś sobie podsta podstawić pod, e, pod sukienkę, tak jak robiła to babcia oskarka w blaszanym bębenku e, i się podgrzewać i słuchajcie sobie pikować. To jest bardzo przyjemne, e, bardzo spokojne. Zajęcie. I to faktycznie tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja nie wiem też, jak my się wyrobimy ze wszystkim w kwietniu, co planujemy, ponieważ wzgorzałem będzie działo się bardzo Będzie duże. się bardzo dużo, dlatego ja już bezpiecznie przykładam sobie te Twoje mówienie o kwiatach jednorocznych na 10 kwietnia. Tak, który zacznie one się... szybko kiełkują, szybko rosną, a i tak do ogrodu mogą być dopiero wysadzane po 15 maja, a tutaj znowu mamy, że tak długo jeszcze jest hmm. niebezpieczeństwo hmm. przymrozków, także spokojnie. Słuchajcie, nie wiem, ja takie tutaj... Um, Zanim dzisiejszego, zanim nagrywaliśmy dzisiejszy podcast, ja rozmawiam z moją ciocią na Ukrainie, w Charkowie, która oczywiście, no, trudno powiedzieć, żeby była w jakimś, w jakiś, żeby miał jakiś świetny humor, z wiadomych powodów, ale no, szczęśliwie opowiada o swoich pomidorach, dlatego, że u nich w Charkowie było bardzo ciepło ostatnio. Ona mówi, że w ciągu dnia też było 16 stopni, a ciocia ma balkon od strony zachodniej, to taki balkon do połowy obudowany. W związku z tym ona mówi, że ona teraz ma takie zajęcie, że w ciągu dnia wychodzi z tymi pomidorami na zewnątrz. Nie rozmawia. One mają e, znaczy nie, one w ogóle, one wychodzą na zewnątrz. E, ona je wystawia na zewnątrz i zostawia je tam w tym cieple, dlatego że ta jedna część, która jest osłonięta szybą, no to po prostu jest na pewno nie 16 stopni, tylko 116. Więc w związku z tym jest bardzo ciepło i po prostu ładnie rosną. Na noc oczywiście przynosi do domu, także no, zobaczcie, jaka ta, jakie te jakie ogrody nadzieje dają um, prawda, ludziom, do, dookoła których do robią się różne rzeczy. Mm -hmm. e, i, I w ogóle dziękuję Wam bardzo też za te wszystkie e, nasiona, które e, kupowaliście i wysyłaliście e, do, e, do Ukrainy. 29 niedawno parę dni temu był ostatni dzień już tej. tej tej zbiórki nasion, ale możliwe, możliwe, że coś będzie się znowu działo, że będziemy mogli Was znowu poinformować o jakiejś takiej fajnej zbiórce. Także, no, nie zapominamy, nie zapominamy o Ukrainie. Ja mam telefony od znajomych, od przyjaciół, wszyscy mówią, pamiętamy, myślimy, wiadomo, że to jest ciężko, ponieważ to tak bardzo dużo nie pomaga, a szczególnie ja, będąc tak daleko, też niewiele mogę fizycznie zrobić, ale to nie jest tak, że to jest coś, co odchodzi w zapomnienie. Nie wiem, czy powinienem w takim razie Przywracać, że tak powiem, temat jeszcze ogrodniczy po tak pięknym powiedzeniu, ale takie jest życie, że czasem wzruszenie, czasem jest rzeczywistość. Bo chciałbym jeszcze na sekundę, Katarzyno, tak pięknie Poczyliśmy. powiedziałaś o tych pomidorach twojej cioci która wynosi. Pamiętajcie o tych pomidorach i pamiętajcie, że należy je chronić, te wszystkie wrażliwe rośliny należy chronić i jeśli macie je w szklarni, to już powinniście włączyć jakieś dogrzewanie w tej szklarni, tak? Te przymrozki, te chłody niestety mogą załatwić Wam rośliny, więc jeśli myślicie o wyniesieniu ciepłolubnych roślin do szklarni, to po prostu trzeba tam podciągnąć kablem jakiś prąd. Nie jakiś, tylko po prostu prąd, jakimś kablem, <grym> jakiś prąd. wstawić taki grzejnik, który ma wiatraczek, czyli taki, taki nadmuch. One zazwyczaj mają termostat, nie trzeba jakichś skomplikowanych urządzeń. Ja mam bardziej skomplikowany termostat, który i, 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 i bada temperaturę minimalną, więc wtedy włącza grzejnik, ale ma też opcję, którą będę wykorzystywał latem. Po doświadczeniach ubiegłorocznych, że jak przekroczy pewną temperaturę, to będzie mi włączał wiatraczek na schłodzenie takiej szklarni, ale można po prostu wziąć taki grzejnik, który ma termostat, ustawić odpowiednio ten termostat. I dogrzewać tę szklarnię, jeśli macie taką potrzebę. I wtedy można i te dali, o których Katarzyna mówiła, i pomidory, i papryki, i cynnie, i dalie zmienne, czyli wysiewane z nasion, i te wszystkie rośliny, które będziecie pewnie już pod koniec kwietnia wysiewać ciepłolubne od choćby, ty chyba katarzyna nie wysiewasz fasoli, mówisz, tak? Czy, czy wysiewasz, czy na początku maja jakoś? Ale już w końcu... No jak już to wtedy. I, te, i też też te cukinie, dynie, też takie rzeczy dopiero później. Mhm. Ale ci, ci wszyscy pośpieszni mogą, może nie w połowie kwietnia, ale w tej kwadrze korzenia, która w tym, w tym miesiącu, czyli w kwietniu będzie od poniedziałku no, nie, w zasadzie od Wielkanocy, czyli w tym tygodniu po Wielkanocy, jest kwadra korzenia, i wówczas można zacząć już ewentualnie wysiewać dynie, cukinie, nawet górki, tak? Tylko, że potem pamiętajcie, że trzeba będzie je naprawdę porządnie chronić przed chłodami majowymi. Jak najbardziej zgadzam się z przedmówcą, i jeszcze chciałam Wam powiedzieć coś zupełnie znowuż innego, bo mi się przypomniało. Chciałam Was serdecznie zaprosić w sobotę najbliższą. O godzinie 8 rano, wiem, że to jest wcześnie, ale możliwe, że niektórzy z Was będą albo w pracy, albo w samochodzie, albo w domu przy śniadaniu. O 8 rano um, audycja pod tytułem Przeglądarka w Radiu 357 z Gabi Darmetko i Kasią Bellingham. Także będzie audycja ze mną. Przez całą godzinę będę opowiadała nie tylko o swoich różnych przygodach, ale również o ogrodach. Także zapraszam Was serdecznie. 8 rano w sobotę Radio 357, e, audycja pod tytułem Przeglądarka. Jeśli jesteśmy w kwietniu, to także zapraszamy na otwarcie ogrodu. Myślałam, że o tym powiem. <grym> tak. No to ja po prostu mam tyle, do ja mam tyle do powiedzenia, że ja nie wiem po prostu już co powiedzieć. Ty pochwal się, że otwierasz no. <grym> ogród, że zapraszasz do ogrodu, że będzie można przyjść do ogrodu, zobaczyć być przy tunelu, być, zobaczyć, co tam twoi patroni sfinansowali w nowej części ogrodu, jak sfinansowali tak, remont mamy kawiarni. Słuchajcie, no wszystko, wszystko, wszystko. No to teraz powiedz, kiedy zapraszasz nas wszystkich do swojego ogrodu? Teraz, słuchajcie, te wszystkie pieniądze, które są wpłacane na działalność naszego ogrodu przez patronów, będą bardzo szybciutko rozdawane, wydawane, ponieważ mamy w tym tygodniu kolejne maszyny, kopareczka, Dużo się dzieje, także właśnie to, ten łuk przybył, był zamontowany parę dni temu, także naprawdę wreszcie coś się dzieje, dlatego że całą zimę mówimy o tym, a teraz można fizycznie pokazać, że to się wszystko dzieje. I 23-24 kwietnia to jest pierwszy weekend, kiedy serdecznie Was zapraszamy. Również ja zapraszam w imieniu Jacka ponieważ Dziękuję. on będzie również w ogrodzie, e, będzie mógł się, be, o, o, ja będzie w ogrodzie w, w niedzielę, ja będę w ogrodzie w sobotę i będziemy mogli was oprowadzić, przywitać się i razem rozpocząć ten sezon. Ja wiem, że kwiecień to jest jeszcze wcześniej, powiedzmy, szczególnie jeżeli będzie chłodno, ale to nic, dlatego, że w kwietniu już bardzo dużo rzeczy się dzieje i najciekawsze jest to, żeby zobaczyć, jak to właśnie wygląda w kwietniu, jeżeli ktoś widział ogród na przykład w sierpniu albo we wrześniu, to będzie, przeżyjecie szok. Jest zupełnie, zupełnie inaczej. Jest też wdzięcznie pięknie i słodko, ponieważ o tej porze roku każdy mały kwiatek, każda pszczółka nas bardzo, bardzo cieszą, ale jest zupełnie inaczej. Też jest inne światło, jest inaczej, pada słońce, więc naprawdę warto wpaść, warto nas zobaczyć, sobie odpocząć, zjeść kawałek ciasta, napić się herbatki czy kawy. No, i kolejna rzecz, na którą Was zaproszę w kwietniu. To będzie drugi sezon programu Grunt to Ogród, bo dużo osób się pyta i podejrzewam, że od początku kwietnia będzie wyświetlany na programie na kanale Plus, na Domo Plus drugi sezon Grunt to Ogród i będziemy też go dalej kręcić na bieżąco w kwietniu i później też i w maju, i w czerwcu, i również będziemy kręcić też małe, wielkie zmiany. Więc generalnie ja po prostu nie wiem, kiedy ja w ogóle cokolwiek będę robić. Bo te plany są zwariowane. Obyśmy tylko mieli takie zmartwienia, Katarzyno i nic więcej. Intensywne. E, dziękuję ci bardzo serdecznie. E, to był kolejny podcast nasz z Katarzyną. E, zapraszamy, przypominamy te wszystkie wielkie wydarzenia, które dzieją się w kwietniu. E, Zapraszamy na te wszystkie, a przede wszystkim na ten 23-24 na otwarcie tak ogrodu Katarzyny. Nawet dobrze wymyśliłaś to otwarcie ogrodu, bo 23 Jerzego Wojciecha to jest zgodnie z kalendarzem księżycowym, z tym poradnikiem, ekologicznym poradnikiem księżycowym, dzień wykreślony. Wykreślony. Wykreślony, więc tak, nic, nie, dzień robimy, wykreślony, nic to... nie robimy wtedy w ogrodzie, w takie dni wykreślone, więc na Jerzego Wojciecha. Albo idziemy odwiedzić Jerzego Wojciecha, albo nic nie robimy w ogrodzie. O, ja odwiedzę, byłem przyjaciela. ale Wojciecha. na pewno jedziemy do Zgorzałego, do Katarzyny. Do Ta niedziela też niezła, w której ja będę, bo to potwierdza, że powiem, moje przekonanie, że niedzielna praca w Giesie obraca, więc też nic nie robimy w tę niedzielę, tylko przyjeżdżamy do ogrodu Katarzyny. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Miłego w takim razie kwietnia. Ja Tobie również dziękuję. Wam dziękuję i życzę wszystkim, wszystkim, wszystkim dobrego weekendu, dobrego czwartku, dobrego piątku i wspomagamy Ukrainę. Tak jest. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Do usłyszenia i do zobaczenia. Tak jest. Papa. Pa.